piątej edycji Mareckiej Ligi Futsalu udział weźmie 10 drużyn. Tegoroczne rozgrywki zostały objęte honorowym patronatem burmistrza Marek, pana Jacka Orycha. Dzięki temu nasze rozgrywki zostaną współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu miasta Marki. W tym roku mamy wiele nowości. Przede wszystkim przenieśliśmy się z kameralnej sali w Zespole Szkół nr 2 w Markach na dużo lepszą salę w Szkole Podstawowej nr 4. Dzięki pomocy organizatorów Nocnej Ligi Halowej, Roberta Biskupskiego oraz Artura Cioka, stworzyliśmy nową stronę internetową www.mareckaligafutsalu.pl, na której będzie można znaleźć wszystkie informacje dotyczące rozgrywek, wyniki, relacje. Także z nowości, jakie w tym sezonie nam towarzyszą, to jest patronat medialny m.in. Tuby Marek. Nasze wyniki będzie można także odsłuchać w Radio Fama, prawdopodobnie w poniedziałki. Drużyny mogą zgłosić do składu 15 zawodników, czyli przy maksymalnym zgłoszeniu może się ich tutaj przewinąć nawet 150. W porównaniu z poprzednim rokiem drużyn jest mniej, ponieważ rok temu było 12, ale to jest ze względów takich, że ograniczała nas po prostu dostępność hali w tym roku. Mamy nadzieję jako organizatorzy, że w przyszłej edycji drużyn będzie więcej i dzięki temu stworzymy drugą ligę. Mecze w Mareckiej Lidze Futsalu będą rozgrywane w niedzielę od godziny 15 do godziny 20. Także zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Marek i okolic, aby aktywnie uczestniczyli w rozgrywkach i kibicowali swoim faworytom.